Dzisiaj opowiem Wam o najczęstszych błędach, które nie pozwalają Wam osiągnąć wymarzonej sylwetki. Podstawową przyczyną, z którą bardzo często się spotykam u osób, które mają problemy z poprawą swojej sylwetki, jest po prostu niedobór energii w diecie. Zwykle ludzie wychodzą z błędnego założenia, że aby wyglądać lepiej, muszą jeść zdecydowanie mniej. Zwykle zdecydowanie za mało. Jedną z podstawowych rzeczy, którą robię, gdy zgłaszają się do mnie osoby, szczególnie kobiety, zwykle musimy podnieść energetyczność diety. Co to znaczy? Po prostu jeść więcej. Nasz organizm myśli bardzo logicznie. Jeśli mamy zbyt mało energii w diecie, on uznaje, że panuje głód. Tłuszcz jest naszym materiałem zapasowym na czarną godzinę. Po to organizm go odkłada. Jeśli wokół jest głód, będzie blokada spalania tkanki tłuszczowej. A więc niedobór kalorii, niedobór energii, pożywienia gęsto odżywczego w naszej diecie jest jedną z najczęstszych przyczyn, z którą się spotykam, która prowadzi do problemów z poprawieniem swojej sylwetki. Kolejnym takim błędem będą niedobory poszczególnych makroskładników. O ile białka zwykle w diecie jest za dużo u osób trenujących, to bardzo często zdarza się, że bez przemyślanego planu obcinane jest zbyt dużo węglowodanów lub zbyt dużo tłuszczów. Takie diety mają swoje zastosowanie, muszą być jednak stosowane w konkretnym celu i być bardzo przemyślane. Jeśli robimy takie rzeczy na własną rękę, bez konkretnej wiedzy, może to doprowadzić również do pogorszenia pracy organizmu i w ten sposób zablokujemy również progres w pracy nad sylwetką. Kolejnym takim problemem będzie spożywanie słabej jakości pożywienia. Jeśli zamiast pełnowartościowych węglowodanów, takich jak na przykład skomosy ryżowej, w Waszej diecie dominuje pszenica, jeśli używacie cukru, jeśli często stawiacie na odżywki białkowe, czy też jakieś batony białkowe, wszystko to jest pożywienie, które ma małą gęstość odżywczą. Co prawda ma to taką samą kalorykę, ale słabo odżywia nasz organizm, a nasz organizm musi być odżywiony, żeby, tak jak mówiłem w punkcie pierwszym, żeby czuł, że nie ma głodu dookoła i może spokojnie pozwolić sobie na spalenie tkanki tłuszczowej. Jeszcze jednym z problemów, z którym często się spotykam, jest nadmierna aktywność fizyczna u osób trenujących. Więcej nie zawsze znaczy lepiej i jeśli ktoś 6-7 razy w tygodniu zajeżdża się na treningach, bardzo często ma to efekt podobny do niedoborów pokarmowych w diecie. A więc organizm po pewnym czasie mówi dość, zaprzestaje spalania tkanki tłuszczowej, zaprzestaje progresu, a wręcz potrafi się w tym czasie zacząć katabolizm mięśniowy, czy też przybieranie tkanki tłuszczowej. A więc nadmierna aktywność fizyczna również bardzo często jest sporym błędem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subskrybowania naszego kanału.